poobserwować różne, różne rzeczy. Osiołek! Chociaż może nie do końca osiołek, może coś innego. Śmułek czy coś tam. Jest nad sklepem, jest RG. To sklep. Sklep? Dobra, tu jest jakiś zegar w ogóle na tym sklepie, a tam są stacja kolejowa. To stacja kolejowa. Idziemy najpierw, najpierw do tego gościa z osiołkiem. To stacja kolejowa. No, to są jakieś kruki. Beczka pełna wody. I pociąg. Co, jak ja uwielbiam pociągi. Uważaj za tobą! Duchy! No to pokażcie mi to jeszcze raz. No, spadajmy stąd. To miejsce jest zdecydowanie za... no, za duże. No, jeszcze 10 razy powie ten żart, wtedy przestanie być śmieszny. Gadamy z osiołkiem. Ale że pewnie z jego właścicielem, ale to... No to budzimy starego mierniczego. Ale jak go obudzimy? Muszę to odtworzyć na osiołku. On chrapie jakąś melodię. No tak, spróbujmy zagrać tę melodię. Tylko nie widzę fortepianu. Zagraj na oślich dzwonkach. Jeśli uderzymy w dzwonki w odpowiedniej kolejności, na pewno się obudzi. Cicho, to on nie chrapie. I kto to mówi? Jeszcze raz. Nie jestem dobra w powtarzaniu dźwięków. Ale to wstyd w moim przypadku, nieważne. To nie jest zbyt skomplikowane. Dobra. Dobra, wstyd mi. Nie jest zbyt skomplikowane, ja to zapamiętać nie mogę. Dobra, tak po prostu. Okej, okay, jeszcze raz. Osiołek, wybacz mi. Wiem, że musisz znosić moje... tutaj... problemy. Cześć, dzieciaki. Macie moje zęby? Co? Że jak? Moje zęby! Moje zęby! Macie moje zęby? Gęby? Dęby? Zęby! O co mu chodzi? Mówi bardzo wyraźnie te zęby, nawet bez zębów. Jak odła, ty jesteś głuchy. Ogłuchliście? Macie moje zęby? Potrzebuję ich! A nie ma osiołek? No, nic nie rozumiem. Znajdźcie je! Osiołek nie ma zębów. Jego... A czy te zęby są gdzieś tu? Uważaj, za tobą. Czy... mogę stąd iść? Chyba muszę stąd iść. I znaleźć te zęby gdzie indziej. Może są w sklepie, bo w sumie nigdzie wcześniej nie widzieliśmy zębów. Chociaż sklep jest zamknięty, więc... są jakieś deski. Tańczące deski. Tańczące z deskami. Tyle. Może zobaczmy ten zegar. Zegar? Scooby, jak możesz myśleć o zegarach, kiedy ja tu głoduję? No dobra, ale ja bym chciała... Zegar mechaniczny. Ciekawe. Jeśli uda nam się go oderwać, może się przydać. Aha, musimy go oderwać. Dobra, przyjaciele, oderwijmy zegar i weźmy go ze sobą. Nie wiem, po co nam ten zegar... Nie wiem, po co mamy rozwalać tutaj miasto, ale skoro mamy, to mamy. Dobra, na razie stąd pójdźmy. Tak myślę. Pójdziemy teraz do szeryfa, bo właściwie niewiele możemy zrobić, bo tej szczęki tutaj nie ma, więc byśmy musieli ją znaleźć gdzieś indziej. Nie mam pojęcia gdzie, ale może pójdziemy do szeryfa, bo to
Przynajmniej jedyne, które wiem, co na pewno możemy zrobić. Jakie inicjały są nad nazwą sklepu? RG. Już teraz wiem. T, K, P, S, R, G, R, G, T. RG. Tak, rzeczy samej. Ile dźwigni jest na scenie? To były cztery drzwi. Jedna, cztery! Dwie, trzy, cztery. Były cztery. Masz rację. Ile kosztuje piwo korzenne w salonie? Zaraz, czy on mi powiedział, mam rację, a potem mi powiedział, że nie? 25 centów. 5 centów. Milion dolarów. A tam była cena? 5 centów. Masz rację. Ile kosztuje... Ile łat ma na spodniach Joe Mamrot? 4. Co? 8. A czy ja liczyłam? 4. 8 to za dużo. Spróbuj jeszcze raz. Uda ci się. Ale świństwo. Ile łat ma na spodniach Joe Mamrot? 4. 8. 16. To raczej 2. Nie ma 8 aż tak dużo. Znasz się na rzeczy. Znasz się na rzeczy, ja znam. Przynieście mi coś, co zawiera informacje o liczbie mieszkańców miasteczka. O Jezu. A musiał to nam na kartce pokazywać w sumie? Mogę to wziąć? Dobra. Dobra, tak trzymaj, Scooby. Dobra robota. Dzięki. W takim razie idziemy tu. Ruszamy. Dam wam wskazówkę. To taka tablica. Co? A, tak, zapomniałam mu dać. Tak jest. Tak, w rzeczy samej. Na to czekałem. Oto coś, co was może zainteresować. Znalazłem to na ziemi ostatnim razem, gdy widziałem jeść... Szczęka? Dzięki, może się przydać. Podejrzani i wskazówki. John Osik, mapa, tu jesteś. Mapa, mapa. Zaznaczono na niej nową drogę przez tunel, prowadzącą na wzgórze skarbów. Dalej mi brakuje szczęki. A, można iść do biura szeryfa, dobra. Rozdzielmy się. Dobrze, kudłaty, Scooby i ja sprawdzimy w biurze szeryfa. Zaraz wrócimy. Szczęście chcą iść, bo nie mam Scooby chrupek. Kanapka! Jestem głodny! A zjedzcie ją. Mniam! Chociaż chodzą po niej pająki. To list gończy za jeźdźcem bez twarzy. Zdaje się, że ten jeździec bez twarzy grasuje tu od dłuższego czasu. Z tego wynika, że jeździec bez twarzy był podejrzewany o wiele napadów. Dobra, co jeszcze tu mamy w ogóle? Cele. Kto tam siedzi w środku? Siedzi tam w ogóle ktoś? Dobra, mamy jakiś klucz, ale czy to jest klucz do celi? Drzwi do celi zacięły się. To przez te rdze. No tak, chyba nie wejdziemy. No nie, przecież na pewno znajdziemy jakiś olej. Olej trzeba znaleźć, kurczę. To są dziwne rzeczy, znaczy ja już nie wiem, gdzie iść dalej, skoro... Mogę iść tylko w 3 miejsca. Ruszamy. Zobaczymy, może tą kasę będziemy w stanie nie otworzyć. Nie zatrzymujmy się. Ale to tak nie wygląda jak klucz do skarbca. Może coś innego? Skarbiec jest zamknięty. No tak, chyba nie wejdziemy. Szkoda. Dajcie mi ten zegar. Włóż zegar i ustaw go na 10:23. Czemu akurat 10:23? Oni sprawdzają, czy ja się znam na zegarku. Ale to jest mniejsza, to jest dłuższa wskazówka, dobra. Czy się znam na zegarku? Znam się, bo noszę zegarek. To umiem. A w skarbcu będą zęby? A, takie cenne, bo będą złote zęby. Zobaczycie. Wejdźmy do środka. To bez sensu. Okej, co my tu mamy? Mamy safe, mamy skrzyneczki jakieś. Staroświeckie kasy pancerne. Wszystkie pozamykane na klucz. Poszukajmy klucza. Tak. Czuję, że przyda nam się zawartość tych kas. Tak, klucza mamy. A tu jest jakiś safe. Tylko, że nie znamy kombinacji. To safe? Zamknięty. No już, przyjaciele. Musimy rozpracować szyfr.
No tak, ale nie wiem, skąd mam rozpracować szyfry, dlatego... Klucz musi pasować do którejś z kas. No właśnie, do której? Do tej? Mamciu, to nie ten klucz. Spróbujmy z innym. Mam tylko jeden. Poszaleć nie mogę. To sztuczna szczęka. Znajdziemy jej lekko. Czyli jednak. Jednak sztuczna szczęka ze złotymi zębami. To safe. Zamknięty. No już, przyjaciele, musimy. Idealnie. Dobra. W takim razie. Szukajmy dalej. Na pewno coś. Nic znajdziemy. Więcej tu nie zdziałamy. Idziemy dać temu staruszkowi jego szczękę. Ja wiem, to osioł jest jeść tym bez głowy. Na pewno. Wszystko widać w ogóle w jego tych takich oślich oczach. Tak, mamy twoje zęby. Że jak? No przecież go rozumiem, no ja go rozumiem bez najmniejszego problemu. No. Proszę się zamknąć. Ja go rozumiem bez problemu. Proszę bardzo, zęby. Twoje zęby. Proszę bardzo. Nawet ich nie umył, fuj. Dobra, teraz możemy z nim pogadać. Dzięki za zęby. Schowałem je, żeby bandyci nie odebrali mi złota. No i mam coś dla was, dzieciaki. Dzięki, może się przydać. Podejrzani i wskazówki. Joe Mamrot. W ogóle Mamrot. To egzemplarz magazynu Opowieści o duchach. Ktoś tu chyba przepada za duchami. No, Mamrot w ogóle nie. Kiedy skończysz sprawdzanie podejrzanych. Ten dzieciak jest. W ogóle wygląda jak dzieciak, ale nie wiem, czy to dzieciak będzie. Jest na pewno podejrzany, już to wiem. Znaczy na pewno tym. O, a możemy iść tutaj. Gdziekolwiek to jest. Aha, będziemy uciekać kolejką. Czyli ten etap był potrzebny. Znaczy, specjalnie. Bo oczywiście już nie mieliśmy gdzie iść. Co? A teraz którędy, Scooby? Tędy. Dobra, udało nam się wyminąć. O, o, tu jest ten studenciak, który jest na pewno... Który jest duchem. A już teraz jest tu. No dobra, gdzie teraz jesteśmy? Nie wiem, jak on to zrobił. Na terenie moich wykopalisk. Wasza obecność zakłóca mi pracę. Jak mam pracować, skoro stale mi przeszkadzacie? Kim jesteś? Henry Okular. A wy, jeśli... Jeszcze ma na nazwisko Okular, no to jest ewidentnie, że to on. Zgubiliśmy się. Jestem Kudłaty, a to Scooby-Doo. Próbuję naprawić przedmiot, który tu znalazłem, ale słabo go widzę. Muszę iść do okulisty. Może mi pomożecie? Tylko mnie nie dotykajcie, brudasy. Klikaj na elementy myszą i umieść je tak, by stworzyły jej obrazek. Takie rzeczy lubię. No dobra. Ej, no przecież kliknęłam. A, one same wchodzą. Nie muszę się męczyć z klikaniem. Wtykają się na swoje miejsce tak, jak chcą. Dobra. Jeszcze kilka elemencików. Ale no, ja już wiem, że to on jest tym... złym. A przynajmniej chociaż raz wiem na pewno i nie muszę się zastanawiać. No wiecie, jak mi zawsze idą te wszystkie sprawy. Proszę bardzo. Poskładamy. A to taki drobiazg, na który doprawdy szkoda mi czasu. Może wam się przyda? Co on nam dał? Podejrzani i wskazówki. Szeryfa. On nam dał... To odznaka szeryfa. Tak, on nam dał wskazówkę, która ewidentnie wskazuje, że on to nie on. Że to nie jest jego jakby wina. A jest, więc... czy on coś nam powie? Widzę, że jeszcze się tu kręcicie i bałaganicie. Dobra, czyli on już nam tutaj nic nie pomoże. Więc płyniemy dalej. Nie wiem, jakim cudem się przebrał i teraz znowu nas goni, ale to na pewno jest on.
A teraz którędy, Scooby? Ale są jakieś inne opcje? Tu lub tam? Ja bym wolała tam, bo ja myślałam na to rancho całe. Czymkolwiek jest. Konik! No, całkiem nieźle. Dobra. Ciekawe, czemu Scooby mówi, a konik nie. Właściwie, czemu Scooby mówi? Czemu z gadającym psem? O ja, rzucamy podkowami. O Jezu, to będzie trudne? O Jezu! Ja muszę jakoś to przytrzymać, co? Czemu on tak blisko nimi rzuca? Albo daleko? No nie! Bo co to za wiewiórek, która zabiera... Ej, no przecież to gra jest niemożliwa do wygrania. No właśnie. Koń wygrywa. No ale logiczne, bo to w ogóle... O, ja nie wiem jakim cudem to się udało, ale spoko. To jest strasznie trudne, jak na mój gust. Ale potrzebujemy na pewno skupi chrupek, więc muszę kilka zdobyć. Bo na pewno oni nie będą chcieli iść potem. Dobra, teraz w miarę opanowałam. Potrzebuję co najmniej tam z 5-6, bo oni mi potem nie będą chcieli gdzieś pójść. A jak mi nie będą chcieli pójść, to potem i tak będę musiała w tę grę grać, ale ładny ten konik. Czyli nie przepadam za końmi, ale ten ładny. Ej, no Scooby! Co to było? Dobra, sami mi skończyli grę. A, czyli to rancho było tylko po to, żeby spotkać się z koniem rzucającym butami. Spoko. Fajna muza w tle. Fajny ten pościg na tych torach kolejowych. Podoba mi się w ogóle ta część bardzo. I co chyba najbardziej nawet. I oczywiście to musiało się tak skończyć, nie? No dobra, chyba wróciliśmy do tego, skąd przyszliśmy. Mamy teraz do sejfu szyfr. A więc wracamy. Coś powiedzą? Nie, dobra. W takim razie wracamy do sejfu. Bo mamy ten szyfr. Nie zatrzymujmy się. Tak, no nie ma sensu się zatrzymywać. Wejdźmy do środka. To nie śmieszne, że oni tak. Wejdźmy do środka. Nie zatrzymujmy się, idziemy! Tak, możemy otworzyć safe. O to chodziło! To właściwa kombinacja! Ojej, to tajne przejście! Safe z dziurą to raczej kiepski safe, no nie? No właśnie. Tak, też mi safe! Mamy tu tajne przejście. Na jakieś podwórko. To uliczka na tyłach. Pewnie jesteśmy za bankiem i sklepem. Tam na pewno prowadzą tamte drzwi, do sklepu. O właśnie, bo do sklepu się nie da wejść normalną drogą, bo jest... drzwi są zablokowane. Dobra, w takim razie idziemy do sklepu. Za nic w świecie tam nie wejdziemy. Słyszycie? Za nic? A tak skubi chrupkę? Straszny! A wejdziecie, jeżeli dostaniecie 4 skubi chrupki? No, mam nadzieję, że masz 4. No tak, mam 4. Mam nawet 5, czyli 3 dla Scoobiego, 1 dla kudłatego. No, nie byłbym tak... 1 dla kudłatego będzie. Kudłaty to... Na pewno? Kudłaty nie zasługuj. No, nie byłbym taki pewien. No. Może coś innego? Ale to... No, nie byłbym taki pewien. Ja nie mogę dać kudłatemu? Normalnie aż dziwne. Czas ucieka. Idziemy tam. Węże! A jakie słodkie! O, lampa! Lampa nam się przyda. Ma ktoś ochotę?
sobotę na świeże owoce? Pycha! Dobra, czyli prawdopodobnie muszę... muszę te węże rozplątać. No, widzę, że węże, ale leżą sobie i nic nie robią. Węże chyba pilnują nam. Musimy znaleźć inny sposób. He. Ale ja nic nie mam. Patrz, Scooby! Łowina! Co? No, odjazdowo! Jeszcze dobra! Ta wyłowina suszona, ale...